Siemano, dzisiaj sobie zunboxujemy tego kwiatu. O, tak naprawdę to nie, oszukałam was. Weźmiemy se ten, diamentowy las, tak? Tak to się nazywało? Nie wiem, jeszcze nie słuchałam w ogóle, ale unboxing robię. I ten, stricte mixtape kup i sprawdź single promocyjny, bo już mało czasu zostało, tydzień troszeczkę ponad, także zamawiaj. Wszystko jest kartonowe, także ekologicznie, no oprócz taśmy. Diamentowy las, taki ładny wtłoczony napis, nie wiem czy to widzicie. Tam, taradam. Diamentowy las. Tutaj mamy książeczkę. W środku są fotki chłopaków, spoko. No ładne foteczki, ładne, ładne. Pewnie jeszcze na koniec wam jakoś to ładniej zaprezentuję. Dobra, mamy płytkę, ale to zaraz. Diamentowy las, mapa skarbu? Co to jest? Okej, okay, tu jest pewnie jakaś grubsza rozkmina, jeżeli chodzi o mapę skarbu. Jakaś zagadeczka. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to raczej nie są tytuły numerów, nie? No nie. Także tu jest jakaś gruba rozkmina, może potem nad tym pomyślę, ale wątpię, bo nie mam czasu, żeby myśleć. I tutaj jest chyba, ja już tu widzę, że tu będzie taki ten 3D otwierany. Co to jest za płyta? Wygląda trochę jak taki plastik w oceanie, coś takiego? Jakiś wąż tu jest? What the fuck? Ta płyta w ogóle się nie komponuje zresztą, ale no jakby okej, rozumiem. Ale ładne jest tutaj na ten kartonik takie podkreślenie, fajne. Tutaj z tyłu kredycy, playlista i dobrze. Tam, daradam. No ładne, ładne, nie powiem. Powiedziałabym nawet, że bardzo ładne. W sensie, no serio, no kozacko to wygląda, nie ukrywajmy. Naprawdę kozacko to wygląda. Teraz pytanie, czy kawałek kartonika, który ładnie wygląda, jest warty aż 70 zł za ten preorder, bo to naprawdę dużo, jak za taki dosyć standardowy preorder bez jakichś większych dodatków. No choć też ciężko oceniać, bo nie wiemy tak naprawdę, co jest przy odnalezieniu skarbu na tej mapie skarbu, czy, bo na pewno z czymś to się wiąże, to nie byłoby raczej tak z dupy totalnie. Więc zależy, co też można zyskać jakby, czy dostać dodatkowego, czy sobie sprawdzić cokolwiek, właśnie dzięki temu. No mamy jeszcze tą gazetkę ze zdjęciami, która jest no ładna, no ładna. No i mamy właśnie płytkę fizyka z takim ładnym kartonem. No to tak naprawdę tyle. Nawet nie ma wlepek, no. Aż mi przykro. No i wszystko jest podane w takim naprawdę ładnym, estetycznym kartoniku, który może nawet ładnie wyglądać w kolekcji, także no to jest spoko. Czy to jest tyle warte? Nie wiem, aczkolwiek fajnie, że duża część zysku idzie faktycznie na ratowanie lasów, na akcję charytatywną i tak dalej, więc no to jest fajne. Bardzo spoko inicjatywa, że z takiego spontanicznego jakby projektu wyjdzie coś dobrego po prostu. Choć chyba jeszcze cały nakład im się nie sprzedał, te 10 koła. No, w każdym razie zapraszam was na przebiteczki, które tam zaraz będą, żebyście sobie zobaczyli, jak się ta płytka prezentuje. Dziękuję za oglądanie, kupujcie mixtape, wpadajcie na Instagrama, sprawdzajcie nasz wspólny numer, kupujcie mixtape, no i dziękuję wam serdecznie za oglądanko. Jeszcze raz kupujcie mixtape, buziaczki, trzymajcie się, cześć, kupujcie mixtape, pa pa. Zawinąć dupę, zawinąć kraj, sobie z nią uciec, jebać ten kraj, ziemia to fakto, to nie mój domy, powiem mam ziarno, z niego wyrośnie, diamentowy las, to zostawimy po sobie, diamentowy las, to dla następnych pokoleń, diamentowy las, wiecie może w drugą stronę, diamentowy las, każdy ma takie coś w głowie, wiesz coś stać, ej, logówki tutaj nie ma, kupujcie mixtape.